Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale Alex and the Books. Dzisiaj chciałabym pokrótce opowiedzieć Wam o pewnej bardzo dziwnej książce. Myślę, że mogę nazwać ją najdziwniejszą książką tego roku, czyli Króliczek Mony Award. Jest to książka, którą w oryginale czytałam na początku 2023 i przez kilka miesięcy na moim Goodreadsie jedynym, co mogłam o niej powiedzieć, było nie mam pojęcia, co właściwie przeczytałam. I wcale nie chodzi o to, że jest to negatywna opinia o tej książce, bo ta książka jest zjawiskowa, jest hipnotyzująca, jest wprowadzająca w konsternację. Tak naprawdę nie mamy pojęcia od początku do końca, co się właściwie dzieje. No może gdzieś tam na pierwszych 50 stronach wydaje nam się, że taką historię możemy przełknąć właściwie, o co ludziom chodzi z tym, że to jest takie dziwne, a potem czujemy się jakbyśmy wchodzili do jakiegoś jeziora osobliwości i z każdą kolejną kartką zanurzali się coraz bardziej w bagnie totalnie, absolutnie abstrakcyjnych i absurdalnych rzeczy, spraw i myśli głównej bohaterki. Ale o co chodzi z tą książką, już Wam mówię. Bunning, czyli Króliczek Mony Award, opowiada historię Samanty, która chodzi do takiego bardzo elitarnego, bardzo niesamowitego i takiego niecodziennego koledżu artystycznego, w którym zajmuje się pisarstwem. Tam uczęszcza na taki kurs wraz z czterema innymi kobietami, dziewczynami, które niesamowicie ją intrygują. I ona na początku próbuje nam mówić, że totalnie ją nie interesują, że są to dziewczyny, które są dziwne, które są obciachowe, które są inne, dlatego że zachowują się dość specyficznie i osobliwie. Są takim jakby jednym organizmem, to znaczy mówią to samo, ubierają się bardzo tak dziwnie i niecodziennie. Często zwracają się do siebie: króliczku, cześć króliczku, jesteś wspaniała króliczku, kocham cię króliczku. I takie inne totalnie charakterystyczne zwroty, które poznajcie sięgając po tę książkę. I nasza główna bohaterka Samanta gardzi nimi otwarcie i jest też dla nich taką niebezpieczną jednostką, ciemną, mroczną i taką niepokojącą. Ale gdzieś tam w głębi duszy czujemy, że Sam wcale nie chodzi o to, że ona jest taka inna i lepsza od nich. I właśnie może, być może próbuje nam mówić tą swoją jakąś... Może próbuję też mówić sobie, że tak się czuję, natomiast widzimy, że gdzieś tam pod powierzchnią czai się taka niesamowita chęć dołączenia do tej kliki i bycia częścią tego fajnego towarzystwa, dlatego że króliczki, jak je nazywa, mimo wszystko na tym kursie radzą sobie trochę lepiej niż ona. To znaczy, ona nie rozumie ich sztuki, ich pisania, natomiast widzi, że prowadząca zachwyca się tym, jak one piszą, natomiast nigdy nie zwraca za bardzo uwagi na Samantę i ona tej uwagi gdzieś tam potrzebuje. I nagle nie wiadomo skąd pojawia się w jej skrzynce zaproszenie na jedno z typowych króliczych spotkań. Dziewczyny organizują sprośny salon, tak nazywają spotkania, podczas których inspirują się wzajemnie bądź szukają wspólnie inspiracji do pisania swoich powieści, wierszy, prozy, jakkolwiek tego nie nazywają. No i Samanta, mimo że bardzo, bardzo chce udowodnić swojej bliskiej przyjaciółce Awie, którą poznajemy też niemalże na początku i która również bardzo gardzi tymi dziewczynami, wcale nie chce iść, w ogóle ją to nie interesuje, a jednak gdzieś tam w środku czujemy, że ona naprawdę bardzo, bardzo szuka gdzieś tam kontaktu z tymi dziewczynami, mimo że nie chce się do tego przyznać. I jest to być może taka podświadoma chęć właśnie akceptacji ze strony tej grupy. Dziewczyny są bogate, są takimi it girls, takimi dziewczynami, którymi każdy chce być, a przynajmniej ja to tak odbieram. I to jest coś, zatrzymamy się tu na chwilę, co niesamowicie mnie ciekawi, dlatego że przez to, przez moment czułam, przygotowując się do tego filmu, że jest to taka trochę satyra, może nie do końca zamierzona, książek z podgatunku, z rodzaju Dark Academia, czyli takich książek, w których mamy jakąś taką właśnie klikę, takie zamknięte stowarzyszenie tajemnicze, dziwne, osobliwe, niecodzienne, które
kocha naukę, kocha się doskonalić w jakiejś dziedzinie i jednocześnie mamy też właśnie niepokojące wydarzenia. W takich książkach często też jest zabójstwo, z tego co pamiętam. No i kiedy czytałam polski przekład Króliczka, nie mogłam pozbyć się wrażenia, że ja gdzieś skądś tą fabułę znam. I w bardzo znanej, kochanej przez wszystkich tajemnej historii Donny Tartt również mamy takie stowarzyszenie, takie jakieś właśnie elitarne zajęcia i mamy głównego bohatera, który bardzo chce się dostać do tej kliki. Wiem też, że If We Were Villains jest książką, która jest polecana dla wielbicieli Dark Academia, więc również ją tutaj sobie wzięłam, natomiast nie czytałam jej jeszcze, więc nie mogę powiedzieć, że to jest ten sam case, ale gdzieś tam to było takie jednocześnie typowe, a zupełnie inne. Nie wiem, czy można to tak określić. Oczywiście ja nie porównuję tych dwóch książek, ale są pewne sprawy, pewne kwestie, które gdzieś tam w środku mnie zabrzmiały, wybrzmiały, gdzieś tam się odezwały, że hej, to jest tak dziwnie podobne w pewnych aspektach. Anyway, Samantha idzie na to spotkanie Króliczków i tam dziewczyny piją alkohol, zachowują się bardzo dziwnie i niecodziennie, gdzieś tam wyciągają właśnie z Samanty różne intymne zwierzenia, informacje, którymi ona nie dzieliła się nigdy z nikim, gdzieś tam jej ciemną stronę. Widać też, że one są bardzo zaintrygowane jej pisarstwem, to znaczy, że gdzieś tam je to ciekawi, mimo że mówią o tym w taki jednocześnie pełen zachwytu, jednocześnie taki nieco prześmiewczy sposób, że ona pisze właśnie takie dziwne, porąbane historie. Tam też pojawia się taki wątek relacji Samanty z nauczycielem, z jej promotorem. Natomiast jest to bardzo... nie jest to jasne, co tam się wydarzyło, czy coś w ogóle się wydarzyło. W ogóle w tej książce w pewnym momencie czujecie się tak, że nawet nie wiecie, czy coś w ogóle się wydarzyło, czy to była prawda, czy to nie są jakieś wynurzenia z umysłu Samanty, jej jakiejś tam próba odnalezienia się w świecie, w pisarstwie i w ogóle we wszystkim. Ale do rzeczy. Po tym spotkaniu Samantha czuje się trochę jak na takim narkotycznym haju. W ogóle ta książka to jest jeden wielki narkotyczny haj. I zaczyna relacje z króliczkami, zaczyna wchodzić w ten ich mroczny świat. One tam też wprowadzają ją do takiego właśnie swojego zamkniętego klubu. Klubu, który podsycany jest właśnie narkotykami, wizjami i przychodzi moment, w którym kolejne przyjęcie kończy się tym, że pewna postać z przeszłości Samanty pojawia się na nim w bardzo niecodzienny sposób i w bardzo niecodzienny sposób kończy się jej istnienie. Nie chcę Wam zdradzać za wiele, dlatego że tak naprawdę ta książka to jest jedno wielkie zaskoczenie. Tak naprawdę przez większość lektury nie macie pojęcia, co się w ogóle dzieje dookoła Was, ale to, co jest dla mnie istotne, to to, że tu nic nie jest powiedziane wprost, że ta książka jest właśnie taką może trochę satyrą, może trochę taką próbą opowiedzenia jakby właśnie takiej opowieści nieco akademickiej w nowy sposób. A może jest wytworem wyobraźni, a może w ogóle żadna z tych rzeczy nie istnieje. Tak naprawdę ciężko jest dojść do wniosku, co się dzieje. I pod koniec pewne postaci, pewne rzeczy stają się nagle symbolem i stają się nagle takim metaforą właśnie tworzenia, metaforą pisarstwa, metaforą właśnie takiej ucieczki trochę do świata, który jest w naszej głowie. Mogłabym rozwodzić się na jej temat przez bardzo, bardzo długi czas, natomiast nie chciałabym zdradzać za wiele, bo wiem, jak istotne jest dla wielu osób podchodzić do książki właśnie z otwartą głową, ale jestem pewna, że to nie jest książka dla każdego. Jest to książka dla osób, które lubią coś, co dziwne, coś, co osobliwe, niepokojące i nie przeszkadza im fakt, że przez większość książki czują się trochę tak, jakby czytały absolutnie bezsensowną fabułę, która totalnie się nie klei, tylko po to, żeby na końcu poczuć, że wszystko jakby klika.
trafia na swoje miejsce. I tak naprawdę Mona Award tutaj mocno wodzi nas za nos. I wiele z tych elementów, o których ona tutaj mówi, które ona tutaj wprowadza, są ciężkie do rozszyfrowania, rozpracowania, dlatego polecam Wam po przeczytaniu tej książki obejrzeć na przykład zagraniczne filmy o niej, to jak ludzie w różny sposób interpretują pojawiające się tutaj elementy. Ja sama to zrobiłam i wiele mi się otworzyło, ale też po przeczytaniu polskiej wersji wiele rzeczy gdzieś tam kliknęło. I teraz przygotowując się do filmu też obejrzałam kilka rzeczy na temat właśnie Króliczka. Kurczę, dyskutowanie na temat tej książki mogłoby trwać godzinami, dlatego że no jest to bardzo złożona pozycja, wbrew pozorom, bo myślę, że wiele osób odbiło się od niej w Polsce ze względu na to, że pewne elementy u nas, ciężko jest przełożyć je na naszą rzeczywistość i nasze realia, bo my takich uniwersytetów nie mamy. U nas w naszej popkulturze i w ogóle w naszej kulturze pewne rzeczy wyglądają trochę inaczej. I też myślę, że jest to książka dla osób kochających książki w pewnym sensie, chociaż to jest oczywiście moje zdanie. Jeśli czytaliście tą książkę, to koniecznie dajcie mi znać pod tym filmem, czy Wam się podobała, czy nie. Ja oczywiście ostrzegam, ale też zachęcam, żebyście dali jej szansę, bo czasem warto przeczytać coś, co totalnie wyrzuci Was z butów, co będzie dla Was absolutnie, kompletnie spoza Waszej strefy komfortu, bo ja właśnie tak zrobiłam i jestem tej książki ogromną fanką i jestem nią zachwycona, dlatego że nigdy nie czytałam czegoś podobnego. I być może już nigdy nie przeczytam, nie wiem, zobaczymy jak to będzie, bo wiem, że inne książki Mona Award również zostaną wydane w Polsce i na pewno po nie sięgnę. Także czekam na wasze komentarze, czy zamierzacie Króliczka przeczytać, czy w ogóle słyszeliście o tej książce, a jeśli nie, to mam nadzieję, że teraz zaczniecie się zastanawiać nad jej zakupieniem. Dzięki za oglądanie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym.